Czy ja dobrze widzę? Simon, czy ty oglądasz telewizję z Fireoutem, a dokładnie jakiegoś psa? Co wy tu robicie? Jerry, poczekaj, bo to jest historia, jak po prostu ja się z Fireoutem poznałem. Ty jak się poznałeś z Fireoutem? Co ty gadasz? Ej, faktycznie jest tutaj taka historia, dlatego jeśli chcecie ją poznać razem z nami, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcjoneczkiem, a my wchodzimy do środka i mamy tutaj Fireouta. Jerry, co to jest? To jest chyba jego stanowisko gamingowe i Fireout bardzo by chciał sobie pograć w Minecrafta. Chyba musimy ogólnie wpisywać na czacie, co jest na tym obrazku, żeby przejść do kolejnego poziomu. Więc tutaj mamy Steve'a. Czekaj, wpiszę Nubek. Nie no, Steve, patrz, oj, wpisałem Steve, faktycznie możemy przejść dalej. Działa Jerry. Czemu napisałeś Jerry na czacie? No właśnie, nie będzie działać. Jest tutaj Fireoutik, który gra sobie w Minecrafta i tu jest chyba jakby ekran z gry, a tutaj jest Fireoutik, który właśnie siedzi sobie na jego stanowisku gamingowym, który wygląda naprawdę świetnie. Simon, czy ty wiesz, jak się nazywa to coś na ekranie? Pewnie, że uwaga, jak dobrze pamiętam, to jest Alex. Okej, wpisuj Alex. Ej, czy będzie nam działo? Działa Alex, dalej widzę, że już creeper jakiś i co się dzieje teraz? Nikt nie zabił? O, no właśnie, oby nikt go nie zabił, a mamy creepera namalowanego, więc musimy wpisać sobie creeper na czacie. Chyba napisałem dobrze, creeper, i jest teraz tutaj Cybobek, nie? Simon, czy ty jesteś jakimś pieskiem, jajkiem? Nie wiem, co to jest, czemu tam jest jakiś... To jest wydaje mi się, że to jest właśnie jakiś hakerek, który się włamał chyba i przebrał się za jajko pieska z diamentowym mieczem. A Fireoutek, nawet nie wiem, co to jest dokładnie napisane, ale musimy przejść do kolejnego etapu. No, ja zombie, się, dobra, zombie. Dzięki, po paru... Przepukliwania się i grania. Nie wiem, ten tłumacz jest troszkę dziwny, ale tak, musimy teraz sobie wpisać skeleton z Minecrafta. Szkielet po polsku na szczęście zadziałał. Może zobaczymy się w realu. Fireout, okej. Okay. Simon, czyli to jednak byłeś ty, bo przecież spotkałeś się z Fireoutem. Wiem, że się spotkałem z Fireoutem, ale wiesz co, to jest też świnia Fireouta. Świnia, to wpisz na czacie pik, a mnie coraz bardziej zastanawia, co tu się tak naprawdę dzieje i czemu ty byłeś przebrany z jakiś jajko pieska. Po wielu próbach wreszcie udało nam się przedostać do kolejnego jakby etapu, ponieważ przez tą ścianę... No siebie. Właśnie, nie dało się przejść. Musiałem kupić emotkę za 170 robuxów, żeby się przez nią przedostać i dalej. Uwaga, mamy czekaj, owce. Ja pokażę, że patrz, no może zatem... O, co ty zrobiłeś? Tak, dokładnie. Ale tak sposób przechodziliśmy, tylko że Simonkowi troszkę za bardzo nie wyszło. I na zajutrz musimy wpisać owce, żeby zobaczyć, co się dalej działo w naszej historii. Owca, wpisujemy i lecimy do kolejnego etapu. Co jest? Ej, czyli to faktycznie byłeś ty tym pieskiem jajkiem. To dobrze było się spotkać. No a, właśnie. Czy może twarzy nie miałem, czy coś? Aha, czekaj, a ty wyglądasz tam normalnie? Tak jak tak, ty wyglądasz chyba tak jak zawsze, tylko na koszulce masz tak, napis. Tak, spokojnie, i musimy sobie wpisać krowa, żeby przejść do następnego etapu. Tym razem wszystko ładnie nam tutaj działa. Może będziemy razem nagrywać. Spoczko, czy Simon, czy to się faktycznie tak zaczęło wszystko? Jerry, no przecież tak historia nigdy nie kłamie. Na 100% tak było. Na 100%, dobra, to dalej musimy przejść do kolejnego etapu. Wpisujemy golem, na szczęście działa. Teraz poszliście sobie gdzieś, nie wiem jeszcze dokładnie gdzie. Co to jest? Wydaje mi się, że to jest kurczak. Ej, no albo taki upieczony kurczak. Tak, to jest kurczak, oczywiście, co że tak. To jest? Oj, czy faktycznie tak wyglądało wasze nagrywanie w jakiejś tajnej bazie NASA? Oczywiście, to jest tajne stanowisko Fireouta. Tam ogólnie są faktycznie jakieś stare gry z Robloxa. To faktycznie jest NASA nawet napis. Ej, wy nagrywaliście w siedzibie NASA, co to w ogóle ma być? Jerry, czy ja cię kiedyś okłamałem? Radzisz sobie jak w ogóle jakieś hakerki. Willager, wbijamy dalej i tym sposobem Fireout i Simon zostali przyjaciółmi. Bardzo wzruszająca historia, ale przydałoby się sprawdzić kolejną. Tutaj mamy jakiegoś pieska, jest również Simon i historia o tym, jak Fireout zaadoptował swoje zwierzaczki, więc myślę, że możemy wejść do środka. To jest ten piesek tutaj, wiesz jak się nazywa? Tutaj, tu w środku, to jest jakiś juniorek pewnie, ale sprawdźmy w ogóle, tak. co na początku było w tych klatkach. Jest to jakiś Shiba, Pet Simulator X, jesteś nawet ty w klatce, bo tak wyglądałeś w poprzedniej historii w Minecrafcie. Czyli nie jestem jajem! No dobra, ale tak wyglądałeś. Którego wybrać? No, chyba wiadomo którego, tego na dole, on taki smutny właśnie, w ogóle no, jest. Każdy wie, ja taki smutaszek, dalej, no, teraz Jerry wpisuj. Nie, ty wpisuj, no wpisz na rzecz, jak on się nazywa. Okej, okay, uwaga, Jerry Fireout Junior! Fireout Junior, no dobra, pierwszą nazwę udało nam się tutaj wstrzelić i tak został wybrany właśnie on. Jest przebrany za jakąś małą dynię z tego, co widzę. Co to jest? Co to jest? To jest chyba Fireout Exe, tak mi się wydaje. Jak tak piszemy na czacie, to powinno działać. Czy to działa? Uwaga, tak, działa! Fireout Exe! To było dosyć mądry, straszne. Jerry. Wybierz nazwę Juniora, choć nazwę cię Fireout Junior. No dobrze, czyli właśnie w taki sposób dostał on nazwę Fireout Junior. Ej, to jest po prostu... takie, czyli w ogóle ciekawostka. Ja mam takiego Fireouta Juniorka zawsze no się tak, w domu i to teraz. Tak, to w ogóle tak fajnie teraz powstawało, bo to z tego można było sobie kupić pluszaczki i dalej jest. Ej, to jest uwaga, Panda Junior. Ty wpisać. To no Panda Junior, ciężki, dobra, wpisujemy Panda Junior. I uwaga, czy będzie to nam działało? Co ja wpisałem źle? Simon wpisał to samo, jak już cudem mu zadziałało, no ale dobra. I znowu jest Minecraft tutaj? Ej, o co tu chodzi, Simon? Patrz do mojego domu. Czy tak wyglądał dom Fireouta? Jeśli... Ej, Fireout mieszka no, w domku z Minecrafta. Ale chociaż bardzo szybko go zbudował, bo taki domek to się mega szybko buduje. Jest bardzo prestiżowy też, oczywiście, bo jest oczywiście, że tak. Tu będzie działać, no, jak wpiszemy samo Fireout, z tego co mi się wydaje. Oczywiście, że tak. Tu będziesz spać, a ja idę do żabki. I faktycznie żabki. Zobacz, on ma tam żabki, oczywiście, do żabki. Ma swoje legowisko tutaj. Jest jakiś telewizorek,
kanapa, wielkie stanowisko kolejne. Ja nie wiem, ile tych stanowisk już widzieliśmy w Fire Out 10 odcinku. Co to jest za zwierzę? Zwierzę? No właśnie, bo to jest o zwierzakach historia. Simon to jest niebieski kot, jeśli byście nie wiedzieli. Więc Simon, proszę cię bardzo, czyń honory i napisz nazwę tego zwierzaczka. O, Simon działa. Ej, to jest faktycznie żabka cała. Oj, ale biedna panda, przygarnę ją. I czy on przygarnie kolejną pandę? Simon, czy Fire Out miał zwierzaczka pandę, który je guacamole? Czery, to jest panda junior. No właśnie, dlatego... Co to jest teraz? Czemu ty... Ej, to nie jestem ja się nie zgadzam. Ej, Jerry, bo to jest jakiś nie. Tygrys, tak mi się to już dobra, piszemy nawet. Na czacie I Super Jerry. I jeśli to zadziała, to... nie działa. Co? Halo? Nie, po prostu, Jerry, po prostu. Po prostu, ale to... Ja się tak nie zgadzam, co to jest w ogóle? Fire Out Junior, że oto Panda Junior i kolejny zwierzaczek został zaadoptowany. Będzie miał się też kolego do zabawy. Cheetos jeszcze teraz. Bardzo kiedyś lubiłem Cheetosy, w sumie teraz też. I lecimy sobie kawałeczek dalej. Tu chyba powinno być napisane na łóżku się dogadacie, czyli że będą spali sobie razem, jako takie dwa zwierzaczki. Patrzcie, jak się przytulają fajnie, no właśnie, patrz. Mega słodko, a dalej mamy Noobka, czyli no, no tak, to ogólnie ktoś tu ciebie narysował. Jerry, faktycznie, to nie fajne. Ciało, czemu dach nie ma, czemu nie ma dachu? Właśnie, czemu nagle dach wywaliło? Co tu się stało? Co się stało? Ej, może coś spadnie zaraz? Ej, to jest Sonic? Wygląda jak Sonic, więc przejdźmy dalej, bo jestem mega ciekawy, co się ale, stało uwaga, z dachem. Myślę, że działa. Ej, wleciała jakaś chmurka teraz z twarzą Fire Outa. Ryby było ci mało, zwierząt przybywam. Dobra, te wierszyki są naprawdę dziwne, ale chmurek? Dalej mamy baconka i uwaga, czy tak właśnie wygląda cała szczęśliwa rodzinka zwierząt? Ja życzę życia i szczęścia. Ja ci życzę życia i szczęścia i ja ci życia i życia i robuxów. Ale zobacz, jakie to jest super historyjka i podoba mi się no bardzo. Mega fajnie to wyglądało. I żyliśmy zielono i szczęśliwie, bo Fire Out rzeczywiście zielony. Kolejna historia jest bardzo tajna, ponieważ jak powstał Cheetos? Nie wiem, czy to jest napisane Gepard, ale musieliśmy dać 50 robux, żeby w ogóle tutaj wejść. I mamy na początku bardzo ciekawego Fire Outa, jak powstał Cheetos. Jest tutaj jakiś, nie wiem, dziwoląg, boy i Cheetosy i oczywiście baconek, który to wszystko stworzył. Tu taki w ogóle doktorek jak no baconek. No właśnie, taki doktorek w laboratorium. Zobacz, czy tam jest jakichś przycisków innych takich kolorowych rzeczy. Więc przejdźmy dalej i sprawdźmy, co tu się stało. Tak, wpisujemy sobie oczywiście Fire Out. Cheetosy podał. On rzuca te Cheetosy do jakiegoś małego chłopca i jeszcze dziwniejszego czegoś. No okej, co tu będzie teraz dalej? Czy to jest Cheetos w okularach? Właśnie to jest chyba Cheetos. No, uwaga, czekaj, wpiszę. Tak, tak, to faktycznie... Co, jest jakieś tornado się teraz pojawiło i chyba w taki sposób powstaje nam Cheetos, doktorek chyba uderzył się w ogóle w głowę o ścianę. Mam nadzieję, że nic złego mu się nie stało i dalej mamy Huggy Wuggy tu jest teraz. Czy on faktycznie tak powstał? Co jest? On już się przefarbował jakby i ma taki... No tak, to bo Cheetosy były przecież takie pomarańczowe, tym bardziej, że jest tym Cheetosem takim pomarańczowym, wiesz, co robi. No właśnie, to jest może smak serowy po prostu. Z doktorkiem jest wszystko w porządku, więc to jest najważniejsze. Co jest? To jest ta dziewczyna Huggy Wuggy'ego, czy ktoś tam? Tak, Kissimissi. No, Kissimissi. On go teraz zostawił i wychodzi. On ucieka stąd! Czy on się go przestraszył? Nie myślałem, że Cheetos jest aż taki straszny, ale dalej mamy świnkę Peppę, która troszkę odleciały oczy. Jest problem. Jaki problem? No wpisz świnka Peppa. Nie umiem wpisać. No Peppa Pig napisz na czacie. Dobra, ja się tym zajmę. Ej, faktycznie, że no i co? I czy to było takie trudne? Tak, powstałem i nagle stał się bardzo ogromny. A więc, Jerry, widzisz, opłacało się do końca. Tak właśnie podzajęł się z Fire Outem. Tak powstał no. Cheetos i przy okazji jeszcze tak Fire Out otarł wszystkie swoje zwierzaki. No właśnie, serio, te wszystkie historie były dla mnie całkiem niesamowite. Jak ty się poznajesz z Fire Outem, jak on poznał swoje zwierzaczki, aby tutaj po prostu oglądać tę telewizję. Więc słuchajcie, jeśli chcielibyście kolejny taki odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my widzimy się w kolejnych odcineczkach. Narka wszystkim! Narka!